Witam wszystkich serdecznie w to niedzielne popołudnie. Jest u nas dosyć duszno, ale słyszałam, że w Polsce jeszcze cieplej. Chciałam Wam wszystkim podziękować, wszystkim, którzy przyłożyli rękę do tego, by powstało to centrum zdrowia, ośrodek zdrowia, tutaj w Czadzie. Budynki są już wykończone. Tutaj za mną widzicie, że stoją oba. Mam nadzieję, że są widoczne. Tak wyglądają nasze budynki. Przychodnia ogólna i przychodnia dla kobiet w ciąży. Nie zaczęliśmy jeszcze pracy tutaj, niestety, chociaż budynki są piękne. Na razie jeszcze nie mamy wyposażenia. No i chcemy ogrodzić ten teren, także plany są wielkie, ale no, dużo już powstało. Także wielkie dzięki wszystkim, którzy naprawdę z sercem, z oddaniem nam towarzyszyli, włożyli każdy grosz, każdą modlitwę. Oczywiście dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacali pieniądze przez pośrednictwo Fundacji Dzieci Afryki i Sekretariat Misyjny Księży Sercanów. Wielkie dzięki wszystkim naprawdę. Jesteśmy zadowoleni. Ludność pyta się mnie, kiedy to już będzie otwarte. Ja mówię cierpliwie, jeszcze trochę poczekamy. Mam nadzieję, że niedługo już będziemy czekać. No ale baza już jest, budynki są, także naprawdę, naprawdę jeszcze raz wielkie dzięki. Pamiętamy o Was w modlitwie. No i do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że jak zrobimy uroczyste otwarcie, to także wyślę jakiś filmik z tej okazji. A dzisiaj pozdrawiam Was serdecznie. Niech Pan Wam błogosławi. Pozdrowienia od wszystkich tutaj pracujących, którzy będą pracować w tym ośrodku, którzy pracują już tutaj z ludnością. No, pozdrawiam. Z Bogiem.